Dzień dobry, my pozostajemy w muzycznych klimatach, co prawda nie będzie świątecznie, chociaż może o święta zahaczymy, merytorycznie, absolutnie merytorycznie, z moim gościem, Anią Świątczak, Anką. Anką Świątczak. Anką, Anka, Ania czy Anka? Trochę o świętach. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Ania, Anka? Bo Ania to była małą dziewczynką, Anka to już jest dorosłą kobietą, no i o kobietach może śpiewać. Czy to tak? Można tak to powiedzieć, chociaż też jest taka tajemnica, że Anka to jeszcze dwóch panów, więc jakoś ciągle w tych trójkach przebywam. No właśnie, tych dwóch panów i ty, może żebyśmy weszli w tą Ankę i wytłumaczyli, kim i czym Anka jest i co takiego chce podać dalej, czyli najnowszą płytę, singiel, to posłuchajmy fragmentu i zobaczmy fragment najnowszego teledysku mojego gościa. Posypało się, dla mnie norma, zwykła rzecz. Zawsze w jakieś haszcze ludzie wpuszczą mnie. Gdzie mój rozum wtedy jest? Mówię sama sobie, co za idiotka. Nigdy nie nauczy się. Tylko ciebie głupia mogło to spotkać. Kogo jak nie ciebie, nie ciebie głupia. Gdyby szczęście kiedyś No właśnie, a ja mam tutaj twoją najnowszą płytę, Szósty Zmysł. Powiedz mi, bo ta płyta jest o kobietach i dla kobiet. Tak, to takie moje szybkie spojrzenie, bo miałam okazję przesłuchać. Powiedz mi, czy my wszystkie mamy szósty zmysł? Ja pójdę dalej. Mam wrażenie, że również mężczyźni posiadają. Ten szósty zmysł u nas to jest tak nie do końca tylko i wyłącznie... To jest coś takiego, taki receptor, który posiadają po prostu ludzie, którzy, nie wiem, nadwrażliwi albo wrażliwi inaczej, którzy gdzieś tam chcą czegoś głębiej, więcej. Ja trochę sobie dopisuję do tego ideologii takiej dla własnych potrzeb. Bo to z moich odkryć 45+, to tak jakoś sprawia, wiesz, że nie tylko się przeżywa rzeczy, ale też się łapie jakieś refleksje i to jest chyba fajne. Ale często te nasze relacje, o których tutaj śpiewasz również na płycie, one nie do końca są szczere. One nie do końca są takie, jak nam się wydaje. Czy my zawsze mamy nosa do tego, że ktoś nas, no niestety, ale oszukuje? Oj, myślę, że nie. No, nasza jakby tutaj przestrzeń to jest jedyne pole, które możemy jakoś zagospodarować. Później naszą granicą jest czyjaś następna przestrzeń i tam już za bardzo nie mamy wpływu, więc tak postrzegam niektóre jakieś takie rzeczy, że nie wiem, nas ludzie zawodzą, albo my z kolei nie spełniamy jakichś oczekiwań czy jakichś takich niedoprecyzowanych rzeczy. Ja myślę sobie, że to jest też trochę o odwadze do odczuwania, bo ja na przykład u siebie widzę to, jak przez większą część życia trochę jednak się człowiek stara tak dopasować, no żeby było fajnie, żeby był lubiany, żeby to wszystko jakoś tak... No, kiedyś usłyszałam to słynne zdanie, nie jesteś słoikiem Nutelli, w związku z czym nie polubią cię wszyscy, ale jednak jakoś tak próbujemy, a ja w ogóle jakoś mam tam taki receptor ten dosyć mocno rozkręcony, że żeby być po prostu fajną. A ile na tej płycie jest twoich doświadczeń? Bo to jest taka płyta, która pokazuje bardzo różne strony kobiety i bardzo różne potrzeby, bardzo różne upadki i wzloty, bo każda z nas no, nie chodzi codziennie w różowych okularach. To życie wcale nie jest tylko i wyłącznie wysłane jak sami tam piękne i wygodne. Bardzo często są trudne zakręty i tutaj one są, ale tutaj też są ludzie, którzy nas wspierają, są przyjaciółki. Oj tak. Które są, no właśnie, one są najważniejsze? W moim życiu, z mojego doświadczenia wynika, że absolutnie najważniejsze. Kiedy one były ci najbardziej potrzebne? To ciekawe, bo oczywiście, że w tych sytuacjach, kiedy... Ja sobie myślę, że te trudne sytuacje dla mnie to są takie, gdzie ja po prostu mam wrażenie, że z tego podobania się wszystkim nie mam tej przestrzeni, gdzie mogę naprawdę powiedzieć, że gdzieś ja zawaliłam, że wiesz, że gdzieś się przewracasz, to wtedy na pewno, ale również wtedy, kiedy się nagle... przed tobą takie pasmo szczęścia i w ogóle spełnienia, że fajnie mieć wtedy osobę, która cię zna, która też widzi ten hype, uwaga, trudne młodzieżowe słowo, w twoim życiu i potrafi gdzieś przytrzymać cię w twoich bezpiecznych miejscach. Więc ja bym powiedziała, że i w tych cięższych sytuacjach, co jest jasne, potrzebujemy po prostu być gdzieś prawdziwi, bo inaczej oszalejemy, ale też w takich momentach, gdzie odlatujesz i ci się wydaje, że
teraz to już tylko w górę. Więc takie są moje doświadczenia. Ja myślę sobie, że o tych emocjach, o których rozmawiamy, dla mnie to jest case o tym, żeby po prostu być prawdziwą i odważną w tym. I ja mam wrażenie, że tam jest wiele takich sytuacji po prostu odważnie nazwanych. No, przed chwilą słyszeliśmy piosenkę Idiotka. Tak. Zdarzyło mi się odpowiadać na pytanie, a czy to nie za mocne słowo i w ogóle, no ale... Szczerze, ja mam kilka takich sytuacji, w których totalnie się właśnie tak czułam i czasami się zdarza, więc wcale bym tego nie umniejszała. Pamiętasz wszystko, co się wydarzyło w twoim życiu, czy są rzeczy, o których nie chcesz pamiętać? Ten najtrudniejszy moment, który to był? Och, myślę, że wiele takich było. Nawet dzisiaj tak mi się wydaje, że też taki, patrząc na jakieś takie ostatnie dwa lata, to są rejony, które są bardzo dla mnie trudne. Takie już zupełnie prywatnie, nie jako kobiety, która nagle się zatrzymuje. I tak sobie mówię, ale czekaj, czy ja aby na pewno muszę zadbać o akceptację wszystkich, wiesz, że absolutnie, a i jako osoba, jako kobieta, mama, żona, czy też artystka, czy właśnie mogę sobie zadawać pytanie, a czego ja potrzebuję, co mi sprawia radość, wiesz, od takich basicowych, takich bardzo podstawowych, fundamentalnych pytań, które sobie zadaję, po te rzeczy, które są, no niektóre publicznie wiadome, ale bo dla mnie te rodzinne kwestie jakieś takie są nadal istotne i bardzo je przeżywam i to na pewno były jedne z tych trudniejszych momentów. Dzisiaj ta trudność moim zdaniem polega, w moim życiu polega na tym, żeby jakoś odważnie przyznawać się do pewnych rzeczy, wiesz, nie koloryzować, właśnie nie spychać to gdzieś w odmęty, nie pamięć. Ty na płycie używasz takiego hasła, które ja sobie bardzo często powtarzam, jak naprawdę jestem głęboko i daleko i ciężko jest mi cokolwiek załatwić, a wydawałoby się, że jest inaczej. To ja wtedy sobie powtarzam, kto jak nie ja. Ile razy zdarzyło ci się stanąć przed lustrem i powiedzieć, kto jak nie ja? Wiele razy i faktycznie to bywa taką motywacją i taką, zaraz, chwileczkę. Ale ja też się dzisiaj uczę trochę tego, że kto jak nie ja to jedno, ale ponieważ ja jestem taką osobą właśnie tą siłaczką. Fajterką? Tak. Lokomotywą jesteś? Zdecydowanie. To ciągniesz ja w ogóle... wszystkie wagoniki? Ale wszystkie... lokomotywy też się czasami męczą. No więc właśnie. I dla mnie z jednej strony śpiewam kto jak nie ja i mówię sobie często, ale z drugiej strony dzisiaj moja prawda o mnie to jest to, żeby po prostu opuścić gardę, wiesz, i dać sobie pomóc, dać jakoś no właśnie, uczyć się odpuścić trochę, już nie być tak ciągle... Wiesz, a dziewczyny, swoje córki, uczysz też bycia taką silną kobietą? Czy dzisiaj świat jest w ogóle kobietą? Ja myślę, że dzisiaj dużo jest przestrzeni kobiece. Ja się z tego powodu bardzo cieszę, ale jeżeli chodzi o dziewczyny, to właśnie patrząc na nie, zaczęłam tak hamować i mówię, zaraz, przecież to nie jest nic fajnego w tym, że zawsze musisz być taka, wiesz, z podniesioną gardą i cały czas gdzieś tam w takim trybie przetrwania, walki, że to w ogóle nie o tym. Więc ja trochę odwracając to, o czym zapytałaś, tak naprawdę to właśnie moje dziewczyny, jak zaczęłam w nich widzieć te takie fajterki, tak, to sobie pomyślałam, o nie, jeszcze jest jedna wspaniała odsłona kobiety, czy w ogóle myślę też człowieka, żeby odpuścić i pozwolić sobie być wśród ludzi, że to też jest i odwaga, siła i, no powtarzam to hasło, że samemu można pewnie szybciej, no tak, ale razem żeby dalej. Dostrzec wszystko, co w życiu jest ważne, to bardzo często fajnie jest się nie spieszyć. Tempa nie wybieramy. Twoje tempo było bardzo różne w życiu. Było bardzo szybkie, wolniejsze, tak, bardzo szybkie, turbo szybkie. Ja pamiętam, jak myśmy się poznały i dzisiaj cię zapytałam, kiedy to było. Bo pamiętam ciebie leżącą w łóżku, ciebie w domu z takim małym bobasem, który właśnie się urodził. I to była twoja pierwsza córka. Tak, i ja przyjechałam na jakiś wywiad do ciebie i mówię, powiedz mi, ile ta twoja córka już ma? 18 lat, czyli tyle się znamy. I wtedy to tempo było inne. No, wtedy byłaś żoną swojego byłego męża. Tak. Wtedy urodziła się pierwsza córka. Stawałam się mamą, no to w ogóle. Stawałaś się mamą i jeszcze wszyscy skupiali wzrok na was, bo to był ten czas. A potem to tempo zupełnie zmieniło. Zupełnie się zmieniło. Czy ty, niezależnie od tempa, jesteś w stanie dostrzegać wszystko? Czy widzisz, że coś przegapiłaś? To takie ciekawe, ale też trudne pytanie, bo nie wiem, co przegapiłam. Ja jakby... Ten moment, o którym mówimy teraz,
narodziny moich dzieci stały się w ogóle przełomem i takim, który w ogóle zrewidował wszystko. Tak. Więc cokolwiek się działo, czy szybko, czy wolno, czy bardziej publicznie, czy mniej, to zawsze było przypuszczane przez ten filtr dzieci, rodzina. Jestem od 12 lat szczęśliwą mężatką, więc to też jest pewnego rodzaju dla mnie taki sukces i coś, co faktycznie... Więc oni zawsze stali na pierwszym miejscu i jakby tempo, czy jakaś zajętość, czy w ogóle to, na jakim etapie byłam życia, zawsze jakby dostosowałam do nich, więc ja nie mam poczucia chyba jednak, że coś mi umknęło, no bo wiadomo, no patrzę na siebie dzisiaj, myślę o tym, że te sytuacje przez te nawet 18 lat sprawiły, że dzisiaj jestem tutaj, że mam w głowie to, co mam i chyba to jest fajne. Ja dzisiaj jakoś się czuję, że jest okej. Wtedy byłaś Anią, a dzisiaj jesteś Anką. Silną. Ja właśnie nie wiem, czy czasami ta Anka to nie jest... ja mam w ogóle wrażenie, właśnie druga płyta, wiesz, nie to, że pierwsza, ale druga płyta jakoś taki, daje mi taką pieczątkę, że ja dzisiaj jestem najbliżej jakby siebie. Jeszcze nie mogę powiedzieć, że już zupełnie ja, bo nagle się okazało, że tam można gdzieś pogrzebać głębiej i się okazuje, że ja z tą tendencją, wiesz, takich życiowych maskarad, nagle jestem coraz bliżej siebie, więc nie wiem, które imię będzie to najbardziej odzwierciedlać, ale dzisiaj Anką czuję się sobą. A jaka była ta dziewczyna, która kiedyś marzyła o wielkiej karierze muzycznej, o tym, żeby wydawać płyty, żeby jej piosenki miały po kilkanaście milionów odsłon na YouTubie, która zakładała punk-rockowy zespół... Kurki z jednej dziurki. Kurki z jednej dziurki, no właśnie. Genialna nazwa, swoją drogą. Wiem. W którym miejscu byłaś wtedy? To się wszystko udało? Chyba tak, to znaczy dzisiaj wychodzę na scenę i czy na naszych koncertach ankowych, teraz mieliśmy okazję zagrać kilka, to myślę, że trochę było jakiegoś takiego zachłyśnięcia się takim, bo powiedziałaś o tych odsłonach. Ja chyba nie wiem, czy dokładnie o to mi chodzi, w sensie wiadomo, dzisiaj to jest jakiś miernik. Ale twoje córki, przypuszczam, patrzą i mówią, mamo, 13 milionów? Niezła jesteś. Bo dzieciaki patrzą na YouTube'a. Dzieciaki to już są dorosłe kobiety, prawda? Patrzą, ale na przykład jak ja rozmawiam z dziewczynami, to one zaczynają i w ogóle myślę, że to pokolenie, jak poznaję też znajomych moich córek, to oni trochę zaczynają też szukać wartości jakiejś, nie jakiejś jakości. Bo wiadomo, że coś, co ma 50 milionów... A czy my milionów... zobaczymy twoje dziewczyny na scenie kiedyś? Czy one pójdą twoją, waszą drogą? One nawet ze mną zaśpiewały. Akurat nie ma tej piosenki na tej płycie, ale polecam na tę porę, najkrótszy. Spełniłam swoje największe marzenie, żeby z nimi zaśpiewać. Ale to było... Epizod, no. Czy to jest początek czegoś? Epizod. Ja raczej jestem fanką tego, że i powtarzania, dziewczyny, jak chcecie coś zrobić, to jak najdalej od matki, od ojca, jak najdalej muzycznie, no bo to ma być jakaś ich wypowiedź, a jednak ten kontekst, jak przynajmniej w jakimś takim publicznym rozrachunku i tym, jak ktoś tam podpatruje, może być czasami ciężarem, a naprawdę dziewczyny mają bardzo ciekawe jakieś takie swoje muzyczne przemyślenia, doświadczenia, bardzo fajnej muzyki słuchają, więc... Ale mają to coś? Widzisz to? Bo no, żeby być dobrym artystą, stąd trzeba mieć taką trochę iskrę. Niektórzy mówią iskrę od Boga. Czy one mają to? Na razie przypatrzyłam się Eti bardziej, bo miała więcej takich. I dla mnie to jest naprawdę osoba z charyzmą. To jest... ona ode mnie wzięła, tak mi się wydaje, że gdzieś tam ten pracę, rzemiosło i to, żeby dbać. Natomiast charyzmą wciąga mnie nosem. I dla mnie to jest... I mówię o tym dlatego tak odważnie. Widziałam ją na scenie kilka razy. Czyli jak z tego nie skorzysta, to zmarnuje szansę? Nie wiem, czy zmarnuję. Wiesz, dziewczyny też widzą ten nasz zawód od drugiej strony i niektóre rzeczy wcale im się nie podobają. To samo wyjście na scenę i już jakby możliwość podzielenia się jakimiś swoimi doświadczeniami, myślami z publicznością jest super, ale część to jest dopiero na samym końcu, a po drodze trzeba przechodzić jakieś takie rzeczy, których nie do końca może byśmy chcieli albo nie do końca sobie wyobrażamy, więc myślę, że z dystansem podchodzą, ale Eti póki co wykazuje naprawdę taką gdzieś, no taką, że ja się sama przyglądam i mówię sobie, wow, polecam. No proszę bardzo, wow. Ania, Anka Świątczak, dziękuję ci bardzo serdecznie za tę rozmowę. Płyta oczywiście już jest. Jeżeli macie internet, a zakładam, że macie, to warto posłuchać sobie i zobaczyć teledyski, bo one oczywiście w sieci już też są dostępne. Dziękuję ci serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia. Miłego dnia wam życzę. Pa, pa.